procent własnego kapitału i siedmiu figur, czy tych 700 zł, czy 7 groszy po kontrakcie, nie daje nam stuprocentowej pewności, że to będzie nasza wyłączna strata. Dlaczego? Dlaczego może być tu więcej, czyli gorzej niż założyliśmy? Dokładnie. Wystarczy, przy czym najbardziej pechowy scenariusz jaki jest? Jednego dnia rynek się przesunie o 690 punktów na przykład i następnego dnia otworzy się z luką 7. Tak, 7 zł. Czyli mamy dwa razy więcej niż założyliśmy. Czy to jest możliwe? Możliwe. Zdarzają się takie sytuacje. Jak temu zapobiec? Odpowiednio modyfikując czy zwracając uwagę na to przy budowie swojej własnej strategii inwestycyjnej, przy czym wszystkich tego typu sytuacji nie da się wyeliminować, ale warto o nich pamiętać, że mogą się zdarzyć. Skoro mogą się zdarzyć, no to nie będę zaskoczony, jeżeli się pojawią. Jeżeli sytuacja zdarza się zbyt często, czyli moje stopy mnie wyrzucają no, subiektywnie za często, subiektywnie o tyle, że mi to się nie podoba najzwyczajniej w świecie, trzeba przemodelować strategię. Może na szerszą, wtedy się okaże, że mam za mało kapitału, bo też tak może być, bo w momencie zwiększenia tego stopu okazałoby się, że muszę zwiększyć ryzyko na przykład do 10%, na to już nie jestem gotowy, więc powinienem pozbierać więcej pieniędzy na to, żeby zacząć działać na rynku. Ponieważ każdy z nas jest na rynku już po kilkanaście lat, ja i Grzesiek, to mówimy o tym, że jak ten rynek działa w takiej sytuacji, kiedy jest ruch w przeciwnym kierunku niż przewidywaliśmy. Natomiast mogą się Państwo spotkać z sytuacją, że pójdą Państwo na prezentację i zobaczą zupełnie odwrotnie. Zobaczą Państwo, że ten głupi inwestor, który zagrał z dźwignią tylko trzykrotną, zarobił tylko 1,7%, tak? Czy też zarobił, przepraszam, tylko 5% przy ruchu o 1,7%. Natomiast 5% drugi inwestor zarobił już po ruchu o 0,28%, tak? Także mogą się Państwo spotkać z tym, że ten, kto nie będzie na prezentacji będzie mówione, że kto nie wykorzystuje maksymalnej dźwigni finansowej jest frajerem po prostu, tak? I nie zarabia tego, co inni mogą i pokazywane są maksymalne zyski, jakie są na rachunkach w biurach maklerskich, czy też na platformach osiągane przez inwestorów. I nie jest wtedy mówione, ilu inwestorów straciło wszystkie czy większość pieniędzy, żeby ten jeden z tych inwestorów mógł zarobić te 300 czy 400%, tak? Także to jest, proszę o tym pamiętać, ale oczywiście jest tak, że to działa w dwie strony, czyli zarabiamy wielokrotnie więcej, ale i tracimy wielokrotnie więcej. To jest zadanie, które ma pomóc w zapamiętaniu tego, jak to wszystko działa. Zakładamy, że jest to rynek dolar złoty, stan rachunku 30 tysięcy złotych. Depozyt wstępny 5%, to jest ten depozyt, który musimy mieć na rachunku w biurze maklerskim, żeby otworzyć pozycję. Kurs otwarcia pozycji długiej 288,10, czyli 2,88,10. Poziom wsparcia. Inwestor, patrząc na wykres kontraktu terminowego dolar-złoty, uznał, że na poziomie 285,20 jest bardzo ważne wsparcie. Jeżeli zostanie ono pokonane w dół, to kurs może polecieć dalej zdecydowanie i chce się przed tym obronić. Czyli zakłada, że jak ten poziom 285,20 zostanie pokonany w dół o 10 punktów, o 10 groszy przy takim zapisie, czy też o 10 punktów ogólnie, zamyka swoją pozycję od razu na poziomie 285,10. Automatycznie włącza mu się stop loss z limitem 285,10, transakcja jest zamykana. Są trzy zadania, trzeba policzyć maksymalną liczbę kontraktów, dla której strata na tej transakcji jest mniejsza lub równa 3% kapitału. Zapraszam, proszę nie zaglądać do materiałów, tylko proszę o odpowiedź. Jeżeli ktoś może policzyć to i wtłumaczyć, jak to było obliczone, to bardzo proszę. Jak obliczyć maksymalną liczbę kontraktów, dla której strata na tej transakcji nie jest mniejsza lub równa 3% kapitału? Czyli pewnie trzeba obliczyć, ile to jest 3% kapitału, tak? Czyli 3% kapitału z 30 tysięcy złotych, to jest 900 zł. Czyli trzeba obliczyć, jak zmiana z poziomu 288,10 na 285,10, na ile kontraktów trzeba mieć przy takiej zmianie, żeby to nie było większe niż 900 zł. Jaka jest różnica między 288,10 a 285,10? Ile to jest złotych na jednym kontrakcie?
jeżeli kurs pójdzie w przeciwnym kierunku? 300 zł, tak? To jest różnica 288,10 minus 285,10. To jest strata na jednym kontrakcie. Jeżeli byśmy kupili tylko jeden kontrakt terminowy po 288,10 i sprzedali po 285,10, to tracimy 300 zł. Żeby ta strata przy takim zakładanym poziomie wyjścia z transakcji, z tej inwestycji nie przekroczyła 900 zł, możemy mieć maksymalnie 3 kontrakty, bo 3 razy 300 zł strata na jednym kontrakcie terminowym to jest właśnie 900 zł, czyli 3% z naszego kapitału. Czyli możemy sobie w ten sposób obliczyć maksymalną wartość naszej inwestycji, jeżeli wyliczamy sobie nasz poziom stop lossa na poziomie na przykład 3% w stosunku do wartości naszego portfela. To jest, czyli pierwsza odpowiedź to są 3 kontrakty, 300 pipsów straty na jednym kontrakcie, 300 zł straty na jednym kontrakcie, czyli maksymalnie 900 zł możemy stracić tyle, jeżeli mamy 3 kontrakty, to maksymalnie tyle tracimy. Możemy mieć 1, 2 lub 3 kontrakty terminowe. Drugie pytanie to jest maksymalna liczba kontraktów możliwych do otwarcia przy posiadanym kapitale. Jak to policzyć? Jaki jest poziom depozytu dla tego kontraktu terminowego? To pewnie jest pierwsze działanie, czyli 5% z 28,810 wyliczamy i to jest 2440 zł mniej więcej. Możemy policzyć to również w ten sposób, tak jak tu jest pokazane, czyli 5% depozyt powoduje, że działamy z dźwignią finansową 20, czyli możemy otworzyć kontrakty o wartości 20 razy nasz kapitał na rachunku, czyli 20 razy 30 tysięcy złotych, to jest 600 tysięcy złotych. To jest maksymalna wartość naszego zobowiązania, które może wynikać z wartości naszego rachunku w biurze maklerskim. I dzieląc 600 tysięcy złotych przez wartość jednego kontraktu terminowego, a wartość jednego kontraktu terminowego to jest 28 810 zł, wyjdzie nam liczba 20,83, ale ponieważ nie ma ułamkowych części kontraktu, nie można handlować ułamkowymi częściami kontraktu, czyli odpowiedzią jest, że maksymalna liczba kontraktów, które możemy otworzyć, to jest 20. Znaczy to akurat wyszło w taki sam sposób, czyli 5% i 20 kontraktów, tak? Natomiast jeżeli kwota by była, byśmy mieli na rachunku 10 tysięcy złotych, to wyszłaby na pewno inna liczba przy tym samym depozycie. To akurat to jest przypadek, że to wyszło 20 kontraktów terminowych. To wyszło 20,83, czyli nie wyszło dokładnie 20. Także to, że jest to 20 kontraktów, na pewno w ten sposób nie można obliczyć, bo gdybyśmy mieli na rachunku 2881 zł, to przy dźwigni 1 do 20, moglibyśmy otworzyć tylko jeden kontrakt terminowy, tak? Także to trzeba najpierw obliczyć za pomocą dźwigni, obliczyć wartość maksymalną naszej inwestycji, a potem podzielić to przez wartość jednego kontraktu i z tego wyjdzie, ile możemy maksymalnie otworzyć kontraktów. Czyli każdy może to sobie wyliczyć. I następne pytanie to jest, jaka strata z tej transakcji będzie przy maksymalnym zaangażowaniu? Czyli kupujemy 20 kontraktów terminowych, i zakładamy stratę na jednym kontrakcie terminowym 300 zł, czyli wiadomo, że jest to 6 tysięcy złotych, tak? Czyli 6 tysięcy złotych jest to maksymalna strata przy tym zakładanym poziomie stop lossa, którą możemy ponieść, a wychodzi, że to jest 20 kontraktów razy 300 zł, 6 tysięcy złotych, w stosunku do naszego kapitału będzie to 20%. Zmiana 1%, mniej więcej, tak, ponieważ jest to zmiana o 3 grosze w stosunku do kontraktu terminowego o wartości prawie 3 zł, tak, czyli zmiana o 0,01 o 1% powoduje, że tracimy 20-krotnie więcej w stosunku do wartości naszego depozytu, jeżeli gramy z maksymalnym zaangażowaniem. Gdybyśmy otworzyli tylko jeden kontrakt terminowy, to gralibyśmy bez dźwigni, a nawet nasza wartość inwestycji byłaby mniejsza niż wartość naszych środków w biurze maklerskim. Wycena kontraktów terminowych to jest coś, co warto wiedzieć, natomiast przy inwestowaniu warto wiedzieć, dlaczego kurs kontraktu terminowego różni się nieco od kursu spot, czyli od kursu natychmiastowego, od kursu instrumentu bazowego. Dla kontraktu terminowego na WIG20 na przykład
teoretycznie kurs kontraktu terminowego zawsze powinien być, teoretyczny kurs kontraktu terminowego powinien być powyżej wartości indeksu WIG20. Wynika to z tego, że trzeba uwzględnić finansowanie takiej inwestycji. Wpłacamy na rachunek tylko część wartości kontraktu terminowego. Strona, która sprzedaje kontrakt terminowy, jeżeli sprzedawałaby rzeczywista akcja, otrzymałaby całą kwotę pieniędzy, którą mogłaby ulokować w banku, na przykład na 5%, tak jak jest to oprocentowanie teraz na rynku, lub na 4%, jak wynosi WIBOR, trzeba znaleźć stopę rynkową procentową na dany okres. Z tego wynika, że kurs kontraktu terminowego na WIG20 powinien, różnica między, to wynika wprost ze wzoru, ponieważ we wzorze jest napisane, że kurs, teoretyczny kurs terminowy, to dotyczy kontraktów terminowych na indeksy i na akcje, to jest kurs spot, czyli wartość indeksu WIG20, jeżeli zajmiemy się teraz kontraktem na WIG20, razy 1 plus stopa procentowa, która obowiązuje do wygaśnięcia. Jeżeli mamy kontrakt terminowy, który wygasa za 3 miesiące, najlepiej przyjąć WIBOR 3-miesięczny, razy czas do wygaśnięcia kontraktu w dniach, czyli powiedzmy 90 dni. Jeżeli mamy kontrakt, który wygasa za rok, jest to 365 dni, czyli jest to 365 przez 365, czyli to będzie WIG20 razy 1 plus 4%, czyli teoretyczny kurs terminowy dla kontraktu terminowego na WIG20 wygasającego za rok powinien być o 4% wyższy niż wartość indeksu WIG20 w danym momencie. Jeżeli zmniejsza się czas do wygaśnięcia kontraktu, jest to pół roku, to 4% razy 1/2 to będzie 2%. Jeżeli są 3 miesiące, 90 dni, to będzie 1/4 z 4%, czyli 1%. Jeżeli kurs kontraktu terminowego zbliża się, już jest tak jak dzisiaj dla kontraktu terminowego FW20Z09 wygasającego za 3 dni, to właściwie kurs kontraktu terminowego i wartość indeksu nie powinny się między sobą różnić, ponieważ we wzorze jest 3 przez 365, tak? Czyli 1/100 z 4%. To łatwo obliczyć, ile to wychodzi. Ta różnica jest mniejsza niż jeden punkt zapewne zmiany indeksu. Dla kontraktów terminowych na waluty jest odrobinę inaczej, ponieważ trzeba uwzględnić oprocentowanie dwóch walut, które wchodzą w skład tej danej pary walutowej. Czyli wzór, początek jest taki sam, czy jest to kurs spot, czyli wartość, kurs dolar złoty załóżmy z dzisiejszego dnia natychmiastowej wymiany, razy 1 plus oprocentowanie drugiej waluty w parze, dzielone przez 1 plus oprocentowanie pierwszej waluty w parze, również w przeliczeniu na dni do wygaśnięcia, czyli ta część oprocentowania, która wypada jeszcze do wygaśnięcia. Im bliżej do wygaśnięcia, tym mniejsze ma znaczenie oprocentowanie, tym mniejsza jest różnica między kursem spot, kursem natychmiastowym, kursem instrumentu bazowego, a kursem kontraktu terminowego. Wykres jest taki sam jak dla kontraktu terminowego na WIG20 w przypadku kontraktów terminowych, które są notowane na giełdzie, ponieważ wychodzi z różnic oprocentowania, że kurs terminowy dla kontraktów na dolara do złotego, na euro do złotego i franka szwajcarskiego do złotego jest wyższy niż kurs natychmiastowy. Wynika to z tego, że oprocentowanie waluty kwotowanej, drugiej waluty w parze, czyli polskiego złotego, jest wyższe niż oprocentowanie waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze.